Cześć. Przyszły mi trzy paczki dziś. Jedna, druga, trzecia. Nie wiem, co w nich jest, bo są zamknięte. Jedna paczka mi przyszła po roku czasu, jest już otwarta. Ale za chwilę zobaczycie. Pierwsze otworzę tą paczkę, a później będę otwierał też trzy paczuszki. Chciałem jeszcze dodać, że jestem właśnie po testach przy nędz AliExpress. Jak będziecie mnie widzieć w tej bluzie, to znaczy, że wypowiadam się już na temat przynęt, które zobaczyłem, jak pracują w wodzie i jakie są efekty na nie. Dobra, zabieramy się za paczki, to na razie odkładam na bok i pokażę wam, co jest w tej paczce. Oczywiście cena będzie się znajdowała tutaj w tym miejscu, a ilość sztuk tutaj w tym miejscu. Mamy obrotóweczki przyszły. Tak, 4 cykady i 6 obrotówek. Cykady, jakie przyszły. Czekałem na tą paczkę w tamtym roku, w maju kupiłem. Jest to taka cykadka. Wziąłem wszystkie kolory. Tak, jest miedziana. Srebrna, miała być czarna i złota. Fajna, zobaczymy, jak się będzie sprawować na rybach. Teraz chciałem wam pokazać te cykady, które kupiłem dzisiaj na testach. Niestety nie mają pracy te cykady, takie jak powinna mieć cykada pracę, wywala je na boki. No nie ma pracy, dla mnie to jest bubel, kosz. Teraz sobie otworzymy jedną obrotówkę. Obrotówki są dwa rodzaje, są większe i mniejsze. Z takim chwaścikiem nawet. Która marabuta, troszkę Crystal Flesha przywiązane. No fajnie chodzą. Taka zielonkawa jest jedna. Tutaj mamy taką. Tutaj mamy taka zielonkawa, tylko że złota. Następną taką małą. Taka jakby strąg tęczowy. Tutaj mamy taką srebrną, mieniącą się i czerwoną dużą. Dwa rozmiary obrotówek. Jedna mniejsza, druga większa. Można powiedzieć, że to jest taka dwójeczka, to jest trójeczka. Praca fajna, ale po czasie. Jak wpada do wody, nie ma pracy, dopiero musi nabrać tego wiru takiego, żeby zaczęła pracować ta przynęta mniejsza. Ta przynęta większa trochę szybciej pracuje i ma bardziej takie większe koło. A ta pracuje zaraz przy korpusie, więc jest malutka, naprawdę malutka. Ta jest duża, dzisiaj urwałem taką dużą i taką małą, dzisiaj urwałem przynętę. Otwieramy następną paczuszkę. W następnej paczce też są gumki. Nie ma nic więcej. I tutaj mamy też po 10 sztuk imitację robaczków. Następnie tak samo się leje. I zapach mają. Tak, śmierdzący. Dokładnie nie wiem, co to jest za zapach, ale jest śmierdzący. No i takie mam trzy żółte. To jest chyba kolor motor oil. I białe. Będą miały okonki co gryźć. Ten gliździołek dzisiaj mi się sprawdził. Połapałem trochę okonków małych. Jakiegoś większego brania nie odczułem. Ale tak. Ogólnie gumka nie ma pracy,
trzeba jej dodać tą pracę szczytówką. Ale jak się doda tą pracę szczytówką, teraz właśnie będziecie widzieć urywek, jak pracuje ta przynęta, to fajnie się spisuje. No jak sama pływa, to jest żadnej pracy w ogóle nie ma, tak to takiego białego robaczka. Teraz następne to są, nawet nie wiem co pozamawiałem. A, to są raczki takie. Zobaczcie, taki raczek. I te są śmierdzące. Cztery opakowania ich wziąłem. Pudełku w opakowaniu jest 6 sztuk. Nie, 4, 5 opakowań wziąłem. Tutaj mamy takie różowiutkie trochę, takie różowo-oliwkowe. Następne to są zielonkawo, takie czerwone. Tutaj nawet oliwkowo, takie z czerwonym brokacikiem. Tutaj następne to są takie też oliwkowe ze złotym brokatem i z niebieskim. I następne gumeczki. Tu mamy kolor taki przeźroczysto złoty. I tu są trzy rodzaje brokatu. Jest czarny, pieprz, czerwony i złoty. Teraz wam pokazuję takiego raczka już uzbrojonego w haczyk. Z dużym oczkiem do czeburaszki, bo dzisiaj łapałem praktycznie wszystko na czeburaszkę z gumek. Fajną ma pracę, tak bije, tylko że musi być cięższa główka, żeby ona doszła do dna i tam pracowała. Było jedno branie, mało dziś łapałem na te raczki, ale fajną mają pracę. Trzeba im dać tą pracę delikatnie szczytówką, bo tak jakbym go ciągnął, to w ogóle nie będzie miał pracy. Zapewne też będą gumki, ale już patrzymy co w tym jest. Nie, to nie są gumki. Zobaczcie, to jest pierwsze zamówione z mojego konta, jakie założyłem sobie. To są pierwsze takie ołowiane rybki. Dokładnie nie powiem wam jak się to nazywa, bo sam nawet nie wiem. Tu ani nie jest wirujący ogonek, bo nie ma wirującego ogonka, ale zobaczymy jak się to będzie sprawdzało na rybach. Fajną ma pracę, kolebie się na boki, pracuje. Ale lepiej by się sprawdził, jakby ściągnął kotwicę i założył wirujący ogonek tutaj z tyłu. Takie moje spostrzeżenie jest na temat tej przynęty z AliExpress. Nawet nie mam pojęcia, co w nich może być. Dobra, już widzę, co w niej jest. Są to gumki wszelakiego typu, znowu na okonka. Jest ich 1, 2, 3, 4, 10. Są bardzo tanie gumki, bardzo tanie. Otworzymy sobie, zobaczymy czy mają zapach jakiś. Pachną, ale silikonem. Fajna gumeczka, popatrzcie jak się leje. Oj, to coś czuję, że będą dobre gumki. A naprawdę tanie są. Bo za te gumki chyba po 2,90 chyba dawałem za 10 sztuk. Bo 10 sztuk jest w paczce. Patrzcie jak się leją. W każdą stronę. Fajne będą.
są naprawdę fajne. No i mamy tak przeźroczyste. Tu są przeźroczyste i trzy. To też można powiedzieć, że przeźroczyste jest. I mamy tak kolor taki żółty. Następny żółty jest taki przeźroczysty, różowy, biały, przeźroczysty, biały, srebrny, jakoś tak można to nazwać, czerwony, przeźroczysty z takim brokatem, tutaj mamy pomarańczowo-czerwone, tego chyba nie widać dobrze, one są takie pomarańczowo-czerwone z brokatem. Tutaj mamy takie oliwkowe, oliwkowo przeźroczyste z brokatem. Przeźroczyste z brokatem czarnym, z takim pieprzem. I tej chyba jeszcze nie pokazywałem. I tu mamy takie oliwkowe. Fajne gumeczki, naprawdę podobają mi się. Swing Impact Skyteka, podruba oczywiście. Fajna gumka, leje się na boki. Trzeba zwrócić uwagę, jak się wyciąga z opakowania tą gumeczkę, czy nie jest gdzieś pokrzywiona, bo może być przeleżana i może być zgięta tak delikatnie. Wtedy nie ma takiej samej pracy, jak powinna mieć. Teraz za chwilę zobaczycie sobie, jak pracuje w wodzie ta gumka, akurat żółta. I tak, najwięcej brań miałem na tą gumkę dziś. Miałem też brania na białą gumeczkę. Miałem brania na różową gumeczkę. Miałem też jedno branie na taką przeźroczystą ze złotym brokatem. Na żółte nie miałem, na czerwone nie miałem brania, na takie jasno-zielonkowate nie miałem brania. Tak jak wam przed chwilą pokazałem, na te gumki miałem branie. A właśnie ten kolor, czyli przeźroczysty, taki z delikatnym pieprzem, ustanowił mój nowy rekord pewnej rybki. Ale o tym możecie się dowiedzieć z nowego odcinka, który za niedługo będzie na kanale. Testy przynęt z AliExpress i nowe PB, czyli nowy rekord danej rybki. Tą gumeczkę 10 na 10. I mamy też trochę tych kolorów. Pierwszy maj za niedługo. Zazwyczaj tego szczupaka łapałem na przyłowie okonia czy klenia. Teraz będę chodził 1 maja za tym szczupakiem, jak pogoda pozwoli. Na pewno użyję tych przynęt. Tych przynęt użyję, a ich kupiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 sztuk. Fajne, fajnie może to w wodzie chodzić. Ja za to dawałem niecałe 2 zł, teraz są po 4 z tego, co widziałem. Jak się wam podobało, daj łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej moich filmów, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij dać dzwoneczek. Dużo, bardzo dużo tego będzie. Więc tak jak powiedziałem, łapeczka, subskrypcja i lecimy z tym tematem. Piąteczka.